Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Piotrek Kacprzak po debiucie na KSW 68 w swoim mieście. Działo się tutaj na trybunach i w klatce. No to opowiadaj na szybko, jakie są twoje odczucia po tym pojedynku, świeżo po tym pojedynku. No tak, witam wszystkich. Radom, jestem tu cały zdrowy po walce. No na początku, o samej walce i o to, jak jestem zadowolony z niej, no to nie będę ukrywał, średnio, 5 na 10. Były dużo szersze plany, dużo bardziej chciałem się pokazać z dużo lepszej strony. Były też elementy, które mnie zadowoliły, no bo nawet jak mi uciekały z pozycji nóg, czyli pozycji kończących, to wychodziłem na tą górę, tak jak mam wpojone, nie oddawałem tej pozycji. Jak nawet stawał do góry, to szybko stawałem z nim, clinch, i starałem się szybko sprowadzić walkę do parteru. No niezadowolony jestem z tej mojej pracy, z jednej strony jestem zadowolony z tej pracy z góry, no bo wiadomo, nie dałem się sweepnąć, nie pozwoliłem wstać, no i nie pozwoliłem dopiąć żadnego poddania. Biłem, ciosów było za mało, powinienem więcej bić, no ale będę powtarzał, to nie jest żadna wymówka, po prostu tak było w walce, że każda próba moja wstania, to była jego dobra obrona, wypychał moje biodra, no i stopy mi się tak ślizgały, że od razu mnie zabierało do tyłu. No i to by się mogło skończyć dużo gorzej dla mnie. A tak to jest zwycięstwo przed własną publicznością, przed tak liczną w KSW, na KSW, w Radomiu. Czego chcieć więcej? Powiem ci tak, po ostatnich pląsach Brazylijczyków w Polsce, to uważam, że twój rywal zaprezentował się całkiem solidnie i tu nie było paniki podczas tych prób poddań. No to naprawdę czapki z głów dla niego za to. No tak, to się wydaje, że Brazylijczyk wzięty nie wiadomo skąd, ale jednak rekord 11-4 walki już w 2007 roku, z tego co wiem, to w dobrym klubie grapplerskim trenuje, więc no można gadać różne rzeczy, ale to naprawdę nie był rywal z przypadku i tym bardziej cieszy ta wygrana. Ale tak jak rozmawialiśmy chwilę przed nagraniem, blisko ta balaka w pierwszej rundzie bodajże była zapięta. No wydaje mi się, że bardzo blisko. Jakbym poszedł trochę pewniej do niej, czyli mocniej wystrzelił tymi biodrami od razu od początku, a nie sprawdzał, czy to już jest dopięte, czy nie, albo czy mogę przepiąć do skrętóweczki. Ale cieszę się, że wyszedłem z tego na górę. Z tego co pamiętam, to zostałem na górze i dalej obijałem. No i fajnie. Były ciary, bo tutaj naprawdę się dzieje. Ta publiczność tutaj, ona też zasługuje na oklaski. No właśnie, kurczę, były ciary, ale jakiś taki zaspokojny byłem. Do ostatniej walki wychodziłem taki nagrzany i taki bardziej tego jakby chciałem. A tutaj to, nie wiem, czy taka presja, że aby tylko nie przegrać. Znaczy, wydaje mi się, że nie, ale no zaspokojny troszeczkę byłem. No ale publiczność tu, nie wiem, czy przez 15 minut chociaż raz dali spokój. Chyba cały czas był doping, za co im jestem naprawdę wdzięczny. Duża presja była, zmieniając trochę Babilon na KSW? Bardziej taka, nie presja może, ale coś takiego jakby spełnienie marzeń, nie? Tutaj gadaliśmy, że jakby 4 lata temu był Babilon MMA3 w Radomiu, nie wiadomo co to za gala. Ja dostaję ofertę walki semi-pro. Wtedy też wygrałem, Daniel Rutkowski wtedy też wygrał. Wtedy też wygrałem na punkty. Ja dzisiaj też na punkty i mam nadzieję, że wtedy Daniel Rutkowski, już nie pamiętam jak wygrał, ale na pewno wygrał swoją walkę na punkty. No i mam nadzieję, że dzisiaj, czy nie skończy, czy skończy, to skończy z trzecim pasem na swoich biodrach, bo na to zasługuje. To jest prawdziwy mistrz, prawdziwy taki twardziel i myślę, że będzie dzisiaj trzeci pas w Radomiu zostaje. Czy w tej trzeciej rundzie poczułeś chociaż trochę zagrożenie, kiedy poszliście na ten kocioł na nogi? Nie, w ogóle nie poczułem. On bardziej niż chyba chciał poddawać, to chciał mnie nogą tam ciapnąć. No ale tak jak mówię, znowu instynkt, wyszedłem na górę i tylko się cieszyć. Rozumiem, że wybór piosenki też był taki, żeby pokazać, że to jest Radom jednak. To też, ale druga sprawa to jak byłem w przygotowaniach, przy każdym treningu siłowym, motorycznym, czy jak jechałem na trening, piosenka grała mi na uszach, oni czekają na cud, czy jak byłem w Olsztynie, w Arachionie Olsztyn, szedłem na jakieś sparingi mocniejsze, ona grała głośno i dawała mi kopa i musiało tak być, że dzisiaj ją wypuszczam. Jak fajnie było ci tutaj dzisiaj widzieć i powiem, wspomniałeś galę Babilon MMA, powiem tak, jesteś przykładem kogoś, kto udowadnia, że warto marzyć z małej hali tutaj w Radomiu
do dużej areny na KSW, jeszcze zwycięstwo. No, piękna historia. No tak, myślałem o tym dużo. Dziękuję naprawdę bardzo. Dziękuję, bo to tak naprawdę twoja zasługa. Ty mnie wtedy ściągnąłeś tak naprawdę, czy nie chcę zawalczyć sobie. Ja byłem 2 tygodnie po zawodach, po Mistrzostwach Polski w Luboniu. No i co? No i naprawdę warto to robić. Warto walczyć o swoje marzenia. I dobrze pamiętam, że pół roku później dostałem kontuzji, która mnie miała wykluczyć. Miałem już się nie bić. A jestem dzisiaj tutaj przed własną publicznością, przy tak na wielkiej hali, tak jak gadamy. No i wygrywam walkę na KSW. No i co, tutaj od razu, wiem, że zaraz będą jeszcze, będę mógł podziękować, ale tu od razu chcę wspomnieć Igorka Baranowskiego, który walczy. Chłopaczek, 10 lat, trenował rok u nas brazylijskie jiu-jitsu, a był najlepszy na macie, jeździł na zawody, po prostu rozwalał, a dopadła go choroba. Co tu dużo gadać, nowotwór, z którym walczy, to jest prawdziwy wojownik, a my tutaj spełniamy tak naprawdę marzenia i nieważne, czy jesteś z wielkiego miasta, czy z małego, i tak możesz je spełniać. Możesz chodzić, systematycznie pracować, a w końcu efekty i plony twojej pracy przyjdą same. I z tej strony pozdrawiam Igorka, tak jak ci mówiłem, Igorek, walczymy dalej, cały czas, pracujmy i jeszcze, tak jak gadaliśmy, jeszcze się pokulamy razem. No to ciężko jeszcze nie spytać, bo z tego, co wszyscy wiemy, no to jesteś wypożyczony na jedną walkę z Babilonu, ale pytanie, czy teraz jakieś rozmowy z KSW, czy jednak wracasz na matę Babilonu? No tak naprawdę no to są też pytania i do KSW, i do Babilonu, ale oczywiście ja wracam do Babilonu, mam tam swoje marzenie, mam tam swoje cele, chcę zostać mistrzem Babilonu kategorii 66 kg, zabrać pas po prawdziwym mistrzu Danielu Rutkowskim, myślę, że na to zasłużyłem, a jeśli chodzi, czy wrócę do KSW, no to to zależy, jak im się pewnie podobała dzisiejsza walka. No jestem świadomy tego, że może nie do końca tego oczekiwali, ale myślę, że też były dobre momenty w tej walce, że warto w przyszłości na mnie postawić i mam nadzieję, że wrócimy kiedyś do rozmów KSW, bo czuję się tu naprawdę świetnie. Naprawdę organizacja, level, najwyższy level tak naprawdę w Europie, półka wyżej. No i mam nadzieję, że co, będę się rozwijał i wrócę tutaj. Na pewno są tutaj mocni zawodnicy, są tu zawodnicy, z którymi przegrywałem swoje walki, więc na pewno będę chciał wrócić, pokazać się. A ty tak, i gratulujemy. Ja jeszcze dopytam, bo może, bo tak surowo oceniasz swój występ, ale mimo to wszystkie 3 rundy punktowane dla ciebie, więc chyba tak źle nie było. No tak, wiem, że trochę jestem surowy dla siebie, ale wiem też, jak pracowałem przez te 3 miesiące od stycznia do tej gali i wiem, na ile mnie stać i co potrafię i jak wychodziło to wszystko, czy na sparingach, czy jakieś zadaniówki. No na pewno jestem trochę zadowolony i trochę nie. Ale tak jak mówisz, no nie można być aż tak, wygrywam w Radomiu, wygrywam 3 rundy, świetnie. Gratulujemy. No i jeszcze chciałbym podziękować tak, żebym nie zapomniał całemu mojemu narożnikowi, czyli główny trener Łukasz Wilski, mój od zawsze, czy trener, czy wsparcie, przyjaciel, no nie wiem jak jeszcze nazwać, Paweł Boruta, mój tak naprawdę tata całego sukcesu, tego wszystkiego, Rafał Czachor. Oczywiście to wszystko by nie miało sensu i to by się nie wydarzyło tak naprawdę bez naszego menadżera, ojca całego Art Noxa, czyli Padre Artura Gwoździa. Chciałem podziękować moim wszystkim sparring partnerom z marki Radom. Alan Wiąg, Adam Koziel, Patryk Semeniuk, Łukasz Siwiec. Mógłbym tak wymieniać, ale cała marka. Oni wiedzą, co tak naprawdę robimy i gdzie to zmierza. Do tego chciałbym podziękować też, nie mogę zapomnieć chłopakom z Arachionu, też mi dużo pomogli, dużo wskazówek. Chłopaki to naprawdę bardzo świetnie się tam czułem, tak jak trenerom z Arachionu. No i co, oczywiście wszystkim sponsorom, którzy mnie cały czas wspierają, którzy mnie odpuścili, czy miałem gorsze chwile, czy lepsze, cały czas są ze mną. Dzisiaj jesteśmy na KSW, wygrywamy. No i co? Dziękuję mojej całej rodzinie, moim wszystkim siostrzyczkom za wsparcie. Pozdrawiam całe Młodzianów, wszystkich świrów, których dzisiaj tu było i których was słyszałem. Jesteście niesamowity. Pozdrawiam też mojego wojaska, który na pewno tutaj emocjami skakał, czyli Jacka. I co? Dziękuję całemu KSW Babilonowi i widzimy się, mam nadzieję, do 3 miesięcy. Siemanko.